Paweł Gołuch, gramofon. Usiedli przy gramofonie. Przysunął się trochę do niej i czule szepnął do ucha: posłuchaj. Opuścił igłę na płytę, by rowki na niej wyryte zamienić igły dotykiem w muzykę. I czas się cofnął do chwili, gdy po raz pierwszy tańczyli, gdy się na balowej sali poznali. Ramieniem swym ją otoczył, odparła zamknąwszy oczy, do myśli swych uśmiechnięta. Pamiętam. Choć siwe mają dziś skronie, to kiedy przy gramofonie siedzą i dźwięk się rozchodzi, są młodzi. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.